Witam Was w odcinku Power GPS-a poświęconym komunikacji z urządzeniem Satlab SLC. Zaczynamy od upewnienia się, że moduł Bluetooth w kontrolerze będzie włączony. Przechodzimy do skanowania. Włączamy połączenie właśnie z tym konkretnym odbiornikiem, który zostanie sparowany. W tym momencie jest już powiązany. OK. Sprawa jest tutaj załatwiona. Przechodzimy do pulpitu. Teraz przejdziemy do aplikacji SLC Toolbox, aplikacji od Satlaba, która, jak teraz się podłączę, ma możliwość komunikacji z urządzeniem i zapewnia jakąś diagnostykę dla tego sprzętu i możliwości jego konfiguracji. Z uwagi na to, że dokumentacja odbiornika nie jest publicznie dostępna, więc ta aplikacja nam tutaj te sprawy załatwia. No cóż, możemy przejść tutaj do trybu podglądu monitora satelitów, coś podobnego jak w PowerGPS-ie. Jak widać, pracuje to w miarę poprawnie, rozkład satelitów jest dostępny. Nam jednak chodzi o konfigurację w trybie modemu, czyli karty w odbiorniku, więc rozpoczniemy konfigurację w tym zakresie. To, co nas interesuje, to skonfigurowanie tej aplikacji tak, żeby te dane zostały wpisane do odbiornika i żeby PowerGPS już mógł z tego korzystać. To, co nas teraz interesuje, to przejście do PowerGPS-a, do panelu związanego z poprawkami, gdzie będziemy mogli skonfigurować dostawcę poprawek. W tym przypadku skorzystamy z VRSnetu i ponieważ aplikacja ma już predefiniowane adresy IP, skopiujemy sobie, więc zaznaczamy adres IP dostawcy. Teraz skopiujmy go do schowka i przełączmy się z powrotem do aplikacji SLC Toolbox. Tutaj to, co nas interesuje, to teraz wklejenie tej informacji, potem zmiana portu i w momencie, gdy ten port już zostanie ustawiony, będziemy pobierać informacje o strumieniach. Tutaj wyskoczy nam okno. No, muszę włączyć dane komórkowe, ponieważ będzie trzeba z nich skorzystać. Czekamy na pobranie. Pobrano. Wskazujemy odpowiedni element listy, który nas tutaj interesuje i po akceptacji, no wiadomo, możemy już wyłączyć dane komórkowe. I co dalej? Wprowadzamy login. Oczywiście tutaj trzeba go wpisać ręcznie, bo tak to wygląda. Wprowadzamy hasło. No jest ono tutaj zasłonięte, no ale tak to było już w przypadku haseł. I co? I jak już tylko to hasło zostanie ustawione, pozostanie nam kliknąć przycisk Set, który pozwoli na ustawienie tych danych w odbiorniku. No jak już widzimy, jest sukces, więc teraz będziemy musieli skonfigurować wyjście, ponieważ zakładamy, że tą inicjalizację ma wykonać aplikacja SLC Toolbox, więc musimy pewne rzeczy z inicjalizacji ustawić. Tutaj jest taka zakładka NMEA, która odpowiada za konfigurację depeszy wyjściowych związanych właśnie z danymi. No to klikamy depeszę GGA, ustawiamy na 1 Hz, czyli co 1 sekundę. Teraz ustawimy sobie depeszę GST, ZDA, GSV. Tutaj nam zależy na ustawieniu co 2 sekundy, czyli 0,5 Hz. OK, więc co jeszcze by trzeba było zaznaczyć? No przede wszystkim depeszę GSA teraz i odznaczyć RMC. No to już mamy te najważniejsze rzeczy ustawione. Niestety informacje o trybie bazowym tutaj nie doświadczymy. No a tak, ustawiamy set success, czyli udało się wszystko ustawić. Cóż, no teraz już można wyjść z tej aplikacji, czyli wychodzimy przyciskiem cofnij w smartfonie. Pokazuje się ostrzeżenie, no to oczywiście tutaj ignorujemy. No niestety pojawia się ponownie, znowu to samo. OK. Udało się zamknąć, przechodzimy do pulpitu. Następnie przy pomocy menedżera aplikacji w Androidzie przechodzimy do PowerGPS-a, do sekcji poprawek. Tu akurat akceptujemy, bo chodzi nam o panel GPS. Wchodzimy do niego, ustawiamy inicjalizację na wyłączoną, czyli tą górną ikonkę przełączoną w odpowiedni tryb. Co? Teraz ustawiamy wysokość tyczki, akceptujemy na 2 metrach i finalnie włączamy połączenie z GPS. Tu, jak widać, inicjalizacja jest już wykonywana samodzielnie przez odbiornik. Podsumujmy, co mamy w tym przypadku. Jest jednorazowa inicjalizacja
konfiguracja wykonywana przez aplikację SLC Toolbox, która też służy do dodatkowej diagnostyki. Ma możliwość ustawienia modemu GSM, ale niestety konieczność skorzystania z zewnętrznej aplikacji do inicjalizacji i brak dostępu do danych o stacji bazowej, jeśli skorzystamy z tego trybu. Jak widzicie, nie jest to super wygodne rozwiązanie. Zobaczmy drugą metodę. No, w tym konkretnym przypadku przechodzimy do sekcji sprzęt, odbiornik GPS, ustawiamy wysokość tyczki, oczywiście 2 metry, upewniamy się, że inicjalizacja jest włączona i aktywujemy połączenie z GPS. Rozpocznie nam się ta inicjalizacja, którą już zapewne znacie z wcześniejszych filmów. Po kolei, następuje wykonywanie konfiguracji odbiornika poprzez wysyłanie do niego odpowiednich komend. Tutaj ta inicjalizacja jest szersza niż w przypadku aplikacji SLC Toolbox. Pewne rzeczy zostaną tam ustawione tak, żeby można było uzyskać dodatkową informację z innych komend związanych właśnie z Novatelem, czyli z płytą, która jest zaszyta w tym odbiorniku SLC. I po tej inicjalizacji możemy się spodziewać poprawnej pracy odbiornika. No, jak teraz utrzymujemy informację, że odbiornik został zainicjalizowany, mamy pozycję autonomiczną, teraz mamy DGPS różnicowe i tryb Fixed, czyli ten najbardziej precyzyjny. Podsumujmy zatem, jak to wygląda. Mamy okno inicjalizacji z poziomu PowerGPS, dostępna informacja o stacji bazowej. Działa to pięknie, ale brak jest możliwości ustawienia modemu GSM. Niestety SAPLAB nie udostępnił dokumentacji konfiguracji modemu GSM, więc musimy sobie jakoś radzić, ale jak widać, spokojnie dajemy rady. Podsumujmy zatem, jak to wszystko wygląda. I jeśli stwierdzimy, że będziemy chcieli wykorzystać kartę SIM w odbiorniku, czyli w tym naszym sprzęcie RTK, wtedy po włożeniu karty robimy jednorazową inicjalizację przy pomocy aplikacji SLC Toolbox, a następnie w PowerGPS-ie, wykorzystując ustawienie trybu bez poprawek i bez inicjalizacji, realizujemy połączenie i korzystamy. Dobrze jest jednak te poprawki skonfigurować, żeby ta pozycja w PowerGPS-ie była wykazana, bo to też będzie zapisane do raportów i może się w przyszłości przydać, gdy będziecie ten raport wykonywać. No, wadą tego rozwiązania jest to, że nie będziecie mieli informacji o stacji bazowej. Będziecie musieli po prostu w raportach te informacje w jakiś stopniu dopisać. Natomiast druga metoda jest metodą zalecaną przez nas, ponieważ umożliwia zapisanie wszystkiego do raportu. Nie musicie później już nic dodatkowo modyfikować. Program za Was wykona tego typu informacje, ale oczywiście ta opcja komunikacji przez aplikację SLC Toolbox, w zasadzie konfiguracji, no tutaj nie jest potrzebna, ponieważ nie będziemy tej karty SIM wykorzystywać, po prostu będziemy przekazywać poprawki bezpośrednio do odbiornika z PowerGPS-a, więc no, to jest druga metoda, też z niej możecie korzystać. Wydaje mi się, że ona będzie bardziej optymalna, jeśli chodzi o prędkość wykorzystania i informacje, które polecą do raportu, ale powinniście jak najbardziej odnaleźć się w tym, nie jest to trudne. Ważne, żeby inicjalizację zaznaczyć i żeby zaznaczyć to, żeby poprawki płynęły przez kontroler, czyli tą ikonkę z błyskawicą wychodzącą z kontrolera. No i co? I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę, za to, że poświęciliście czas na wysłuchanie, jak wygląda konfiguracja, chociaż takie rzeczy często, gęsto mogą się wydawać po prostu nudne, ale dobrze jest po prostu wiedzieć, w jaki sposób skonfigurować, w jaki sposób oszczędzić sobie czas, żebyście mogli pójść w teren i nie zastanawiać się, co i jak działa, tylko po prostu korzystać i mierzyć. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć.